Dużymi krokami zbliżają się uroczystości Wszystkich Świętych przypadające na dzień 1 listopada. Tego dnia licznie odwiedzamy groby naszych bliskich. W związku z tym na ten czas zmienia się organizacja funkcjonujących w naszym mieście cmentarzy. Na pierwszy rzut oka przybywa miejsc do prowadzenia w tym okresie handlu. Oprócz całorocznych pawilonów handlowych znajdujących się przy ulicy Cmentarnej udostępnia do handlu w pobliżu cmentarza 150 miejsc. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku cmentarza znajdującego się przy ulicy Jaskółczej 18. Miejsca handlowe będą również dostępne przy cmentarzu przy ulicy Jaskółczej. Miejsca handlowe są tak usytuowane i udostępnione dla handlujących, żeby osoby odwiedzające groby swoich bliskich mogły swobodnie i bezpiecznie się poruszać. Zmieniła się także organizacja ruchu wokół cmentarza parafialnego Farnego przy ulicy Cmentarnej. Od czwartkowego wieczoru wyłączony jest chociażby wjazd na cmentarz od ulicy Halera. Po weekendzie zmiany wprowadzone zostaną także w pozostałych częściach dojazdowych cmentarza. Cały ruch wokół nekropolii, czyli myślę tutaj o ulicy Żwirki, Wigury, Parkowej, Cmentarnej, cały ten ruch będzie zreorganizowany w nocy z 30 na 31 i obowiązywać będzie od godziny 20:30. Problemem przy tej okazji zawsze są miejsca parkingowe, a raczej ich brak, który nieraz daje się we znaki krążącym wokół cmentarza kierowcom. Chcielibyśmy tylko zaapelować, żeby mieszkańcy korzystali z różnych parkingów, które się tam znajdują, czy na terenie osiedla lotnisko, czy w pobliżu marketów, czy w pobliżu zakładów pracy na ulicy Budowlanych. Rozwiązaniem na problemy parkingowe zdaje się być na przykład komunikacja miejska, która w tym okresie będzie miała wprowadzone dodatkowe kursy na tych liniach, które zatrzymują się koło cmentarza. Wzmacniamy dodatkowymi autobusami z literką C. Rozpoczynamy już 31 października trzema liniami, natomiast samego 1 listopada już z każdego końca miasta dodatkowe kursy. 1 listopada pasażerowie będą mogli liczyć również na częstsze kursy tramwajów. Będzie jeździł jak w dni powszednie, czyli będzie miał zwiększoną częstotliwość, czyli też zapraszam do korzystania z tramwajów, żeby po prostu uniknąć korków. Przez cały czas w pobliżu cmentarzy czuwać będą przedstawiciele służb mundurowych. W okresie tego zabezpieczenia będzie pracowało ponad 100 strażników. Oczywiście na różnych zmianach będą również policjanci, dlatego apeluję, żeby stosować się do znaków, ale również należy się stosować do wydawanych poleceń. Spółka MPGN zapewniła także w przypadku obu cmentarzy odpowiednie warunki sanitarne. Chodzi przede wszystkim o swobodny dostęp do toalet. Znajdujących się w pomieszczeniu sanitarnym przy wjeździe na stadion żużlowy od strony cmentarza. W okresie Wszystkich Świętych będą dodatkowo dostępne to i od strony ulicy Parkowej. Natomiast przy ulicy Jaskółczej toaleta znajduje się przy biurze MPGN w domu przedpogrzebowym. Organizacja cmentarza to jedno, dwa to indywidualne przygotowania do tych uroczystości. Dochodzi do nich bardzo często jeszcze na kilka dni przed 1 listopada. Na jednym cmentarzu mamy wtarpnie, więc zrobiliśmy tam porządek. Teraz jesteśmy u męża ojca. No i po prostu chcemy tutaj najbliższą rodzinkę, jak to się mówi, w obowiązku naszym tutaj przygotować, kwiatki złożyć, znicze zapalić. Pomyłam groby, jeszcze nic nie przyniosłam, dopiero której dziecko przywiezie mnie wszystko, to co potrzeba. Mam 3 groby, to jest coś do robienia. Organizacja ruchu wokół cmentarza do normy powróci już od 2 listopada.